9.25 i absolutnie zmiana tematu, bo nie będziemy już mówili o fotografii, ale o sprawach poważnych i o tym, jak jakie szanse obrony mają obywatele w świetle obecnie panującego w Polsce prawa i w ogóle, myślę, nie tylko prawa, ale takiej mentalności czysto ludzkiej, bo kwestia dostępności do broni jako takiej, nie tylko palnej, ale też legalnego posiadania i wykorzystywania na przykład paralizatorów albo innych narzędzi, które mogą nas ochronić przed napastnikami, jest też w Polsce nie do końca regulowana i myślę, że nawet nie do końca bardzo często policjanci, szczególnie mało wykwalifikowani, a zdarzają się tacy w mniejszych miejscowościach, wiedzą, co wolno, no, a czego nie wolno. I później wychodzą z tego dziwne sytuacje. Ale zanim przedstawię naszych gości, chciałbym Państwa zapoznać z panem Zbigniewem z Lipna, który jest przy naszej telefonie. Halo, czy słyszymy się, panie Zbigniewie? Tak, tak, słyszymy. Pan poza tym, że jest naszym słuchaczem, też informował nas o sprawie i my w końcu postanowiliśmy się z panem skontaktować, był uczestnikiem pewnego zdarzenia, właściwie poszkodowanym w zdarzeniu. Został pan zaatakowany przez bandytę i skutecznie się pan obronił. Żebyście mogli państwo sobie wyobrazić, to pan Zbigniew jest rencistą i inwalidą. Jak to się wydarzyło, panie Zbigniewie? Niech pan opowie nam. Co tu dużo opowiadać? Wracałem do domu po godzinie 21. Szedłem o kuli spokojnie. Z naprzeciwka w pewnej chwili nagle pojawił się jakiś mężczyzna, który przechodząc, mijając się z nim, otrzymałem od niego cios w twarz. Pragnę jeszcze zaznaczyć, że chodzę w okularach, mam -4 okulary. Dostałem potężny cios w twarz, prosto w okulary. Okulary mi się wbiły w nos. Mam połamany nos, uszkodzone lekko prawe oko. No i po tym ciosie doznałem... No, uległem jeszcze obrabowaniu. Czyli po prostu ten bandyta jeszcze nie dość, że pobił, to okradł pana. Tak. A co on takiego zabrał? Portfel z dokumentami i to wszystko, bo w trakcie, kiedy dalej mnie przeszukiwał, postanowiłem bronić się. Trap chciał, że w drugiej kieszeni tylnych spodni miałem scyzoryk i postanowiłem użyć tego scyzoryka. A po co panu scyzoryk? Jestem tak zwanym złota rączka. Noszę ten scyzoryk już dobrych parę lat. Raz już mnie uratował, bo to już był w tym prawie samym miejscu czwarty napad. I nosiłem to cały czas, bo jestem jestem na zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zasiłek mam w wysokości 390 zł plus dodatek pielęgnacyjny 150 zł. I w międzyczasie, że znam się prawie na wszystkim, od elektryczności do kładzenia płytek. To ten nożyk po prostu jest panu potrzebny po to, żeby wykonywać pewne czynności i zajęcia, bo normalnie z jakimś tam scyzorykiem zresztą nie ma takiego zakazu. Ale obronił się pan skutecznie z tego, co słyszę. Tak, skutecznie. Z tym, że tak jak w prokuraturze od razu zeznawałem, kiedy doszedłem do siebie, z uwagi na to, że był to czwarty w tym miejscu na mnie napad, z całą premedytacją, to przyznałem w prokuraturze i to powtarzam na antenie, żeby... Nie rozeszło się to po kościach. Chciałem nie zabić, podkreślam, nie zabić. Jestem szczęśliwy, że facet przeżył, ale chciałem skaleczyć. Wiedziałem, że znajdzie się. Jeżeli dostanie cios, będzie musiał się zgłosić do lekarza. No i rzeczywiście tak się stało. Ja będę na badaniu na szpitalu, po chwili przywożą delikwenta. Zabierają go na salę operacyjną, ale z tyłu idzie policjant i mówi: panie Byczku, ale jest portfel.
znaleziony przy nim. Daleko nie uciekł. Czyli znaleźli portfel jeszcze przy nim? Tak, oczywiście. No i niech pan powie teraz, bo sytuacja, rozumiem, z tego wygląda tak, że został pan zaatakowany, obronił się pan skutecznie na szczęście przed tym bandytą. No i teraz sytuacja jest taka, że krótko po tym zdarzeniu ten bandyta nie otrzymał żadnych zarzutów, ale pan za to może trafić do więzienia na 10 lat. No, nawet na 12, bo chyba z artykułu 156 to nawet do 12 lat, a za napad bandycki do 10. No ale potraktował, jak policja przyjechała, ja na miejscu od razu zgłosiłem, że o swoim czynie, bo ja jestem byłem prokuratorem społecznym, także trochę na prawie się znam. Zgłosiłem, te osoby, które tam mi pomagały ratować mnie, jakoś powiadomiły policję, do nich się zwracałem, od razu tłumaczyłem, odłożyłem scyzoryk, to jest scyzoryk, ja nim uderzyłem. Nie deptać, nie zacierać śladów. Przyjechała policja, wytłumaczyłem, o co chodzi. No i wtedy zaczęły się od tego momentu troszkę dla mnie nieprzyjemne sprawy. Zostałem potraktowany jako uczestnik bójki jakiejś tam, napadu z tym scyzorykiem. No i później sprawa z prokuraturą. Delikwent, ten, który, sprawca napadu leży sobie w szpitalu, a ja przeszło 40 godzin przebywam na dołku, tak zwanym na komendzie policji. Tak to wyglądało. Pani Zbigniewie, ja panu serdecznie gratuluję tej decyzji i obrony, bo w końcu nadchodzi taki czas w życiu człowieka, że skoro jest atakowany czwarty raz w tym samym miejscu, to po prostu musi się bronić i bardzo się cieszę, że tamtemu człowiekowi z kolei nic się nie stało, a mogło. I może weźmie to pod rozwagę na przyszłość, żeby nie atakować biednych rencistów, starych, schorowanych ludzi, którzy idą o lasce. Pan jeszcze, zdaje się, na dozór policyjny musi chodzić. Tak, 2 razy w tygodniu. I jak na tej policji jest? No, dużo się zmieniło, bo na początku... w czasie aresztowania, nie później tam zatrzymywania, przetrzymywania, nie było wesoło. Stosunek policji do mnie był, według mnie trochę nie w porządku. Sprawa się zmieniła, kiedy przyjechali, dowiedzieli się o wszystkim dziennikarze tam z Super Ekspresu, Nowiny Toruńskie, później 2 ekipy telewizyjne z TVN, to zaczęto mnie traktować zupełnie inaczej. Panie Zbigniewie, życzymy tutaj wszyscy, którzy jesteśmy w studiu, powodzenia, myślę, i dalszego rozwoju sprawy zgodnie z prawem, a wierzę w sprawiedliwość mimo wszystko i chociaż te procedury są dziwne, ułomne bardzo często, to wszystko uda się rozwiązać. Także powodzenia, dziękujemy bardzo. To był pan Zbigniew z Lipna, który został... Czy ja mogę mieć tylko jeszcze jedną prywatną sprawę do państwa, bo zgłosiła się do mnie ekipa telewizji TVP2 Ekspres Reporterów. Mają być w Lipnie z kamerą 2 stycznia. Ja wcześniej powiadomiłem za ostatnie pieniądze, bo na SMS-y wydałem, powiadomiłem trochę znajomych z Lipna i chciałbym, że dzisiaj będzie program w radio RDC na żywo. Chciałem ich tylko powiadomić, że 2 stycznia, jeżeli ktoś chce mnie poprzeć w moim stanowisku, zmiana tych niewłaściwych przepisów odnośnie samoobrony, bo zwrócił się do mnie jeszcze osobiście nawet były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który zapewnił mi o obronę prawną w Warszawie. Panie Zbigniewie, apelujemy tak samo razem z panem, żeby ci, którzy ze znajomych pana słuchają i 2 stycznia pojawili się w pana... O godzinie 12 na placu Dekerta. W pana obronie. Także dziękujemy serdecznie. Ta informacja poszła w świat, poszła w eter. Pan Zbigniew z Lipna, który został napadnięty przez bandytę, a teraz musi odpowiadać i grozi mu nawet 12 lat więzienia, jak sam mówi, dlatego, że skutecznie się obronił. A w naszym studiu i poza studiem też 2 przedstawicieli Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, panowie Andrzej Tur telefonicznie, który wstał specjalnie dla nas bardzo wcześnie, chociaż jest gdzieś tam na wakacjach w Beskidzie Sądeckim, zdaje się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Moje uszanowanie. Jest pan Jacek Jakubczyk, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.
Dzień dobry. Witam. I jest znany już Państwu z fal RDC były policjant, negocjator policyjny, w ogóle specjalista w zakresie spraw związanych z obroną, Dariusz Lorant. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. Panowie, no i co panowie na to? Pana Lorantego pewnie to nie zaskakuje, bo takich sytuacji to mnóstwo gdzieś się zdarzało w życiu, w historii. Zdarzały się, zdarzają i tylko należy być wdzięczny mediom za nagłośnienie tej sytuacji i dopuszczenie człowieka do głosu. Zdecydowana większość tego przypadków jest nienagłaśnianych, niewiadomych i ci ludzie się boją. Natomiast co do procedur postępowania, o których my słyszeliśmy, zapewniam Państwa, że one są absolutnie prawidłowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, bo mamy literę prawa i ducha prawa, ale również są zgodnie z tym duchem prawa traktowanie tego pana. Nie ja to wymyśliłem, ja to swego czasu będąc w służbie realizowałem, ja rozumiem ból tego człowieka i każdego, kto to usłyszał, kto zna tą sprawę, natomiast policja to takie kombinerki w rękach prokuratury, a właściwie ustawodawcy, czyli prawa. I te kombinerki mają realizować swoje zadania, a nie wykazywać się, czy kogoś lubią, czy nie lubią, czy darzą sympatią. Działania były prawidłowe. Tak, musimy to koniecznie rozróżnić, czyli to, czego się stosujemy, czego się trzymamy, na co niestety nas wszystkich obowiązuje. Pan Jacek Jakubczyk, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Może kilka słów na temat tej organizacji, bo nie bez powodu pana zaprosiłem. Dzień dobry jeszcze raz, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie do studia. Rzadko się to zdarza, że przedstawiciela strony społecznej dążącej do rozpowszechniania dostępu do broni dla pomrożonych obywateli zaprasza się do studia na normalną rozmowę. To jest publiczne radio, pańskie radio. Cieszę się bardzo z tego powodu, jeszcze raz podkreślam to, że bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać. Kilka słów na temat Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Jest to organizacja skupiająca strzelców, pasjonatów strzelectwa, tak? Są to zarówno myśliwi, jak i strzelcy sportowi, strzelcy czarnoprochowi, kolekcjonerzy, rekonstruktorzy. Działamy od 2010 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest aktualnie dążenie do ustanowienia i utrzymania jednoznacznych zasad regulujących dostęp do broni palnej. Tak jak mówiłem, działamy na różnych płaszczyznach, staramy się krzewić ideę oręża polskiego, staramy się edukować i walczyć ze stereotypami i mitami na temat posiadaczy broni. O tych mitach za chwilę porozmawiamy, dlatego że padło hasło prawa. Pan Andrzej Turczyn jest przy naszym telefonie, to jest prawnik. Tak, wiceprezes Ruchu Obywatelskiego. Niech pan nam oceni, jak wygląda to prawo w Polsce, jeżeli chodzi o posiadanie broni, to wiemy, ale możliwość z niej korzystania i w ogóle obrony. No, jeśli chodzi o możliwość posiadania broni, to nastąpiła w ostatnim czasie, powiedzmy, radykalna zmiana, jeśli chodzi o dostęp do broni palnej. Jednakże w zakresie dostępu do broni palnej, do ochrony osobistej, no ta zmiana jest, można powiedzieć, nie nastąpiła. Do ustawy wprowadzono jest nie dotychczas istniejące w orzecznictwie sądowym zasady. Możemy spokojnie uznać, że broń palna do ochrony osobistej dla przeciętnego obywatela jest niedostępna. Jeżeli obywatel ma udowodnić stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, to myślę, że to jedynie w skrajnych przypadkach można wykazać. Więc, jak mówię, broń palna dla ochrony osobistej nie istnieje. Natomiast istotą, ja w ogóle cieszę się, że ten program jest i ten temat, bo on pokazuje jedną bardzo ciekawą rzecz, to znaczy taką, że zapotrzebowanie społeczne na obronę osobistą, czy na obronę konieczną jest zupełnie inne niż są regulacje przepisów prawa. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy kibicują temu człowiekowi, który został napadnięty, a z którego relacji wynika, że przekroczył obronę konieczną, bo zgodnie z literą prawa można przyjąć, że dokonał czynu z przekroczeniem zasad obrony koniecznej. Przecież on zadeklarował, że ugodził przeciwnika, napastnika z tego powodu, żeby go jakby zaznaczyć, żeby można było go później złapać. No to jest ewidentne przekroczenie obrony koniecznej, ale jednocześnie takie zachowanie spotyka się
aprobatą społeczną. Wie pan, z drugiej strony ja sobie i panowie nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś, kto jest absolutnym laikiem w korzystaniu z jakiejkolwiek broni, czy też białej, czy palnej, czy czarnoprochowej, mógłby ocenić i jakoś konkretnie sprecyzować, jaką szkodę może wyrządzić bandycie, który akurat na nim leży i go uderza ciosami w twarz. No. Proszę państwa, system państwa prawa polega na tym, że my społeczeństwo wybieramy swoich przedstawicieli, którzy ustanawiają nam prawo. I to prawo mówi czarno na białym. Obrona konieczna musi być proporcjonalna do rozmiarów ataku, do formy. Jeżeli jestem atakowany poduszką spierza, to mogę odpowiedzieć atakiem kołdrą, a nie mogę odpowiedzieć z broni maszynowej. Ja oczywiście doskonale rozumiem ducha społecznego, mówiącego o tym, że osoba będąca w stanie zagrożenia nie ma świadomości rozpoznania stopnia zagrożenia. Sam byłem również atakowany, byłem w podobnej sytuacji, no umiałem się skutecznie obronić, ponieważ posiadałem pałkę teleskopową. Poza tym legalnie? Ponieważ jestem, pominę to odpowiedź, nie jestem 4 lata poza służbą, skutecznie, na pewno skutecznie, ale osoba będąca w tym stanie nie jest się w stanie rozpoznać stanu zagrożenia. Inaczej to ma miejsce w krajach systemu prawnego wyspiarskiego, anglosaskiego. Ruchy społeczne, których niewątpliwie największym jest ruch miłośników broni palnej, ruch obywatelski miłośników broni palnej, no próbuje wpłynąć prawnie. No uważam, że to są marne szanse, dlatego że nasza elita polityczna jest betonowo odporna na oczekiwania społeczne. Jednym z elementów jest... Pomimo tego, że sama posiada broń w zdecydowanej większości. No oficerowie dawnych służb, etc. Dlatego ja duchowo jestem z wami, ponieważ to jest jawny przykład niesprawiedliwości społecznej, ale ja uważam, że jednym z podstawowych elementów, które powinny iść w parze, to jest zmiana przepisów, a właściwie wytycznych dotyczących obrony koniecznej, gdzie osoba będąca w stanie wyższej konieczności nie ma możliwości rozpoznania. Zawsze powtarzałem to nielegalnie w służbie tym osobom, których niestety musiałem przepraszać wielokrotnie, ale to prywatnie od siebie, że lepiej się tłumaczyć przed trzema, niż być przez czterech niesionym. A czy ja, jeśli mógłbym jeszcze... Proszę. Ja powiem tak, że zbliża się gorący okres wyborczy w naszym kraju. Myślę, że jest doskonały moment na to, żeby wszelkie ruchy społeczne, osoby indywidualne, czy nawet przy pomocy mediów prezentowały stanowisko takie, że należy zmienić przepisy dotyczące obrony koniecznej. Powiem, że pochyliłem się kiedyś nad problemem tego artykułu 25 Kodeksu Karnego, który reguluje obronę konieczną i tak naprawdę wystarczy zmienić jedno zdanie w tym przepisie. Jeden paragraf skreślić, a jeden przeredagować, nadając mu brzmienie takie, że nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej. Ja w ogóle jako dziennikarz, który ileś tam rozmów przeprowadził, nie jestem w stanie zrozumieć tego określenia. Co to jest obrona konieczna do teraz? Znaczy, co autor miał na myśli? Pisząc obrona konieczna. Czym jest obrona konieczna w danym momencie? Dla mnie to jest tak hasło puste i abstrakcyjne. Państwo nie widzą, no ale jak już jesteśmy tutaj na takich półprywatnych też... no półprywatnie też mówimy o takich informacjach. No to ja mam też na twarzy po lewej stronie taką bliznę. Ona ma 7-8 centymetrów. Zostałem zaatakowany nożem. Skutecznie się obroniłem. No ja sobie dalej nie będę opowiadał, jak ta historia wyglądała, bo przebieg na szczęście nie był tak skomplikowany, jak w przypadku naszego słuchacza z Lipna, ale powiem, że nie było mi do śmiechu. Straciłem bardzo dużo krwi i powiem tak, że w tamtym momencie absolutnie nic mnie nie interesowało, czy ja tego człowieka przerzucę na ulicę i przejedzie go tramwaj, czy cokolwiek zrobi. Ja walczyłem o własne życie. I mając świadomość tego, że mogę je stracić, widząc te obrazy i światełka i tunele, wszystko co było możliwe, miałem centralnie gdzieś człowieka, który wymyślił tak idiotyczne i głupie prawo. I dla mnie hasło pod tytułem obrona konieczna, kiedy leżę na ziemi i krwawie, to jest jakiś idiotyzm to jest. Panie redaktorze, jeśli mógłbym, to może samo hasło obrony koniecznej, ono idiotyzmem nie jest, bo ono jest w kodeksie karnym opisane tak dosyć rozsądnie. Problemem w polskich przepisach jest odpowiedzialność spowodowana przekroczeniem obrony koniecznej. Bo jeśli w kodeksie karnym jest mowa o tym, że obrona konieczna to jest odparcie bezpośredniego, bezprawnego zamachu,
no to to jest regulacja w miarę precyzyjna. Ona przy pomocy orzeczeń sądowych ukształtowała się w taki sposób, że my dzisiaj wiemy, co to jest obrona konieczna. Natomiast problemem jest to, że polski kodeks karny wprowadza odpowiedzialność za przekroczenie obrony koniecznej. To jest to, co pan Loranty mówił, że jeśli użyjemy środka niewspółmiernego do niebezpieczeństwa zamachu, będziemy ponosić odpowiedzialność. No nie tak dawno w Koszalinie, sąd okręgowy w Koszalinie skazał człowieka, który działając w obronie koniecznym, w obronie koniecznej doprowadził do śmierci dwóch osób, w nagrodę, można powiedzieć, dostał 10 lat. No to się nie... Wie pan, a później mamy takie sytuacje, że ludzie boją się zareagować, kiedy przestępca uderza 30-krotnie nożem w jakiegoś policjanta na przystanku tramwajowym. Wszyscy patrzą, jedni ze strachu, drudzy z zaskoczenia, jeszcze inni z innych jakichś takich powodów, ale myślę, że tym jednym z najbardziej powodów obiektywnych jest to po prostu, że strach przed tym, co będzie dalej, nie? Ja nie chcę uczestniczyć, bo może mi się coś stanie, albo. Bo wyobrażam sobie, albo że poniosę konsekwencje, że uderzenie 30 razy kogoś nożem w ciało, już jest blisko godziny 10, więc pewnie nikomu państwu nie obrzydzę śniadania, to nie jest taka łatwa sztuka i trwa trochę czasu. Więc na reakcję jest również czas. Jest niewątpliwie czas, ale też trzeba powiedzieć, że obrona konieczna i posiadanie broni do obrony własnej jednak się łączy ze sobą. I tutaj chciałbym przeskoczyć do obrony, z obrony koniecznej do posiadania broni, ponieważ ja, jakkolwiek jestem zwolennikiem, przede wszystkim czego jestem zwolennikiem? Bardzo precyzyjnych zapisów, takich jak 2 razy 2 się równa 4. Kto ma mieć prawo do posiadania broni? Każdy obszar, który jest nieuregulowany w przepisach, jest obszarem korupcjogennym. Powiedzmy sobie to czarno na białym. Dlaczego to mówię? Bo jadąc do państwa w RDC usłyszałem informację, że nie wiem czy dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, ale na pewno to w radiu słyszałem, że CBA puściło do posłów broszurkę o obszarach korupcyjnych i zapomnieli tam dodać jednego zdania. CBA, analitycy CBA, że obszary korupcyjne są tam, gdzie człowiek ma prawo do podjęcia decyzji, decydent ma prawo, które nie jest niczym uregulowane. I obszar przyznawania broni jest taką właśnie decyzją. Powinny być czarno-białe przepisy. Komu, w kiedy wolno. Plus, to jest moje również prywatne, jako policjanta z pewnym, no może niewielkim, ale 18-letnim doświadczeniem zawodowym, że osoby posiadające broń na obiekcie własnym, nie jestem zwolennikiem posiadania broni w obszarze publicznym, ale na własnej posesji, we własnym mieszkaniu powinni mieć absolutne prawo do posiadania broni i bronić się, jeżeli mamy zagrożenie. I teraz pytanie do pana Jacka Jakubczyka, prezesa Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Jak pan sobie wyobraża wprowadzenie takiej regulacji, która dawałaby nam możliwość korzystania z broni palnej, zaznaczam, do samoobrony? To miałaby być broń osobista? Również? Można to rozpatrywać na wiele przykładów. Dobrym rozwiązaniem jest, załóżmy, w początkowym etapie wprowadzić możliwość posiadania broni w domu do ochrony siebie, własnej rodziny, miru domowego, tak, swojego dobytku. Ewentualnie dodatkowe możliwość uzyskania pozwoleń do przenoszenia przy sobie, tak? Oczywiście w tym momencie przepisy nasze ustawowe dotyczące posiadania różnego typu pozwoleń na broń są dość precyzyjne. Musimy tutaj jeszcze jedną rzecz zauważyć, że nie zawsze ustawa jest realizowana zgodnie z duchem tejże ustawy, który był, że tak powiem, przedsięwzięty przez ustawodawcę, jest realizowana przez organy wykonawcze, jakim jest chociażby w tym momencie policja czy wydziały postępowań administracyjnych. Wielokrotnie wchodzą tutaj jeszcze sprawy związane z tak zwaną jakby uznaniowością, czy dokładanie kryteriów pozaustawowych. Więc tu jest ten problem. I ten sam problem widzę w przypadku pana Zbigniewa i napaści na niego, gdzie w tym momencie, nie wiem czy mogę to tak nazwać, może zbyt daleko jest, będzie to sięgające stwierdzenie, ale jakby zmowolę prokuratora i postawienie mu zarzutów grożących karą pozbawienia wolności do lat 12. Także uważam, że owszem, musimy jak najwięcej zrobić, żeby wszelkie przepisy, zarówno podatkowe, jak i dotyczące pozwoleń na broń i innych aspektów naszego życia były jak najbardziej czytelne.
ale powinna być jeszcze odpowiedzialność urzędników i osób wykonujących, realizujących te przepisy. Przeciwnicy posiadania legalnej broni mówią, że w takich sytuacjach, że przecież napastnik, który zaatakował pana Zbigniewa na przykład w lipnie, mógł mieć broń, gdyby była legalna. On jako bandyta zazwyczaj miałby broń nielegalnie, a nielegalnie. Poczułem się wywołany do odpowiedzi. Ze swojego doświadczenia znam w latach od 92 do 2011 znam jeden przypadek przestępstwa z użyciem legalnej broni. Jeden przypadek, zabicie człowieka z legalnej broni przez osobę, która go dostała w sposób arcykarygodny tą broń. Człowiek, który podawał się za fałszywego komandora, różne takie historie. I teraz ostatnio w mediach przeczytałem drugi przypadek. Dwa przypadki dokonania przestępstw, czynów zabronionych przez osoby, czy też w związku z posiadaną bronią, posiadaną bronią legalną są absolutnie jednostkowymi przypadkami. Przestępcy zawsze posługują się bronią nielegalną. I tu trzeba sobie czarno powiedzieć. Ja nie rozumiem tego hałasu w mediach po każdym nielegalnym użyciu, po każdym niebezpiecznym użyciu broni palnej, gdzie przestępca posługuje się bronią zdobytą w sposób przestępczy do celów przestępczych, nagle robi się dyskusja, że nie wolno posiadać broni w sposób legalny. I ograniczać dostęp do niej. I ograniczać dostęp. A dlaczego? I tego nie jestem w stanie pojąć, jaki to jest związek. Na poważnie. To jest mit. Na poważnie po męsku porozmawiajmy. Dlaczego lobbying handlarzy bronią z firm, które specjalizują się w handlu, jest tak mały? Bo tu chodzi głównie o pieniądze. Oczywiście władza, która nie zezwala swoim obywatelom na posiadanie broni, można zakładać, że się boi po prostu swoich obywateli. Ja myślę, że zacznijmy od zdementowania pewnego mitu. Mitu takiego, że polscy obywatele, polskie społeczeństwo... Są idiotami, którzy nie potrafią wykorzystać nie, z broni. Inny mit. Ja często tak słyszę. Okej. Okay. Jak najbardziej, jak dostaną broń, to się wszyscy powystrzelają, Szwajcarzy, bo wszyscy posiadający broń to są krwiożercze bestie rodem z filmów o Rambo, strzelają tylko do każdego. Czekają. Dokładnie, tylko czekają. Nie, jeżeli chodzi o Polskę, tradycje posiadania broni są wielowiekowe, tak? Nawet podczas zaborów była możliwość posiadania broni. Było to łatwiejsze niż w tym momencie jest aktualnie, tak? Nie pamiętam, to chyba 1905 roku pod zaborem rosyjskim była możliwość posiadania legalnie i bez pozwolenia rewolweru i ładunków do tego rewolweru. Więc ta tradycja jest jak najbardziej. Wtedy nawet car pozwalał się bronić obywatelom państwa podległego sobie. Nie? Mój znajomy z kompletów strzeleckich opowiadał albo pisał mi w jednej z korespondencji, że w Polsce to właściwie każdy przestępca jest w stanie zdobyć broń i nią się posługiwać, a zwykły człowiek nie ma takiej możliwości. I coś w tym jest, takie proste zdanie, nie? Ale uzmysławia wszystko. No, wtedy, gdy zwykły obywatel wejdzie w posiadanie broni, jest już przestępcą. No, domniemany. No i po wejściu, to bo już jest nielegalnie, to już jest. Fakt posiadania broni, nawet amunicji, jest w Polsce przestępstwem. Słyszałem, że łuski nawet to jest przestępstwo. No nie, czasami policjanci stosują chyba, że ze spłonką, także to już wtedy tak. No ale wystrzeloną bez spłonki możemy sobie posiadać jako zabawę. Korwin Mikke mówi, że wszystkich facetów powinno się zamykać, dlatego że są potencjalnymi gwałcicielami. Przecież no, noszą narzędzie zbrodni przy sobie, a właściwie... Ale bez żartów, bo taka czynu, jest logika, nie? Czynu zabronionego. Natomiast ja tu chciałbym się odnieść do pana pytania, dlaczego nie ma silnego lobbingu w producentów broni na rzecz posiadania. Już panu wyjaśniam. Dlatego, że właściwy lobbing jest na sprzedaż broni w ilości masowej, automatycznej, przeznaczonej do zabijania w ilościach hurtowych. Do prowadzenia działań. Do prowadzenia działań bojowych. Natomiast tu, z uwagi na obowiązujące rygory, ten zapis jest bardzo, te zapisy są stosunkowo rygorystyczne i ten rynek jest, powiedzmy sobie szczerze, mikroskopijny. Celowo mówię mikroskopijny, dlatego że trzykrotnie mniejsze państwo o nazwie Czechy, ten rynek już jest wielokrotnie większy niż w Polsce. Ba, w państwie Czechy potraktowano fakt posiadania broni jako element napędu gospodarczego własnego państwa, ponieważ każdą drugą jednostkę, która wchodzi w posiadanie, musi być produkcji czeskiej zbrojówki. I koniec dyskusji. Umieją wykorzystać... To jest socjalizm już. To nie popieram. No, każdy ma sobie prawo wybrać to, z czego lubi. No, to jest tak, jak możemy wybrać tego, kto nam emerytury nie zapłaci. Ale jest to, być może jest to interwencja państwa w obszar ekonomiczny,
ale jest to jakby wykorzystanie pewnego trendu. U nas jest tak mikroskopijna sprzedaż broni na potrzeby obywatela, że nie jest to w większym zainteresowaniu. Oczywiście, gdyby nastąpi poszerzenie, jesteśmy potężnym rynkiem, być może staniemy się potężnym rynkiem i wtedy będzie większe zainteresowanie. W tej chwili jest to zabetonowane i tak naprawdę oprócz skromnych ruchów społecznych nikt nie jest zainteresowany, bo tak naprawdę wśród polityków jedyną osobą, którą o tym mówi, jest pan Korwin-Mikke. Żaden inny z polityków nie podejmuje tego tematu. Panowie, a właśnie chciałem zapytać pana Andrzeja Turczyna, jakie możliwości obrony ma teraz rodzina, która zostaje zaatakowana, napadnięta, na jej teren domu wchodzi przestępca? Co możemy zrobić? Rodzina ma takie możliwości, jakie daje kodeks karny. No, pan jest prawnikiem, to pytam. A kodeks karny mówi o tym, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Natomiast w kolejnym zdaniu już należy powiedzieć, że sposób obrony powinien być adekwatny do niebezpieczeństwa zamachu. I tu się zaczynają te całe problemy, o których już wcześniej mówiliśmy, związane z przekroczeniem granic obrony koniecznej. Uznaniowość teraz się zaczyna? No dokładnie tak. Zaczyna się uznaniowość. Bo ale konkretnie, niech pan mi już nie mówi jako prawnik, niech pan mi powie jako człowiek, który posiada broń, który jest jej zwolennikiem jej wprowadzenia. Co mogę zrobić jako człowiek, któremu właśnie ktoś wyważył drzwi na parterze, a ja jestem z sypialni z żoną na drugim piętrze? Zadzwonić po policję. Wie pan, ja się w Lipnie jestem, policja nie przyjedzie. Ja się wielokrotnie nad tym zastanawiałem. Posiadam broń, kolekcjonuję tą broń. I tak się zastanawiałem. A zabił pan kogoś już z tej broni? Słucham? Zabił pan kogoś z tej broni już? Nie, nie zabiłem, nie miałem sposobu, a nawet powiedzmy chęci używania tej broni. A wszyscy myślą, że miałby pan chęć, bo już pan posiada. Nie, nie, nie mam chęci. Jestem naprawdę spokojnym i praworządnym człowiekiem, który tą broń posiada nie z powodów zbrodniczych, tylko z powodów takich, że lubię broń, jestem, jak mówię, sympatykiem broni. Ale wróćmy do tej obrony koniecznej. Powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, czy powinienem w razie ataku użyć broni palnej. Naprawdę w ramach teoretycznych... Już odpowiadam. Pan Dariusz Loranty, ekspert. Odpowiadam. Proszę pana, absolutnie nie możemy użyć broni palnej ani noża w trakcie włamania do własnego mieszkania. Powtarzam, straszna rzecz. Nie wolno. Dlatego, co mogę zrobić? Było powiedziane, wezwać policję. No jeżeli na przykład jestem na imprezie z panem Dariuszem Lorantem, to ja się wcale nie boję, jak ktoś mi do drzwi łupie na dole, ale jak nie ma pana u mnie w domu akurat na... Nawet na grę, nie powinien na pan go poszyć, nie? Proszę pana, zatrzymać sprawcę. Jest żona, dzieci, jeżeli dorosłe, zatrzymać sprawcę. Użycie broni, noża do osoby włamującej, to są dziesiątki przypadków w Polsce, gdzie... To nie są jednostkowe przypadki. I dlatego ja mam żal do takich ludzi jak Zbigniew Ziobro, chociaż akurat teraz zrobił fajną robotę, bo dał tam kancelarię adwokacką naszemu słuchaczowi, który został zaatakowany przez bandytę, ale on był ministrem sprawiedliwości i powinien wtedy działać, a nie teraz jeździć i konferencje prasowe urządzać. Po prostu ja do polityków mam taką alergię ostatnio, że im jestem starszy, tym bardziej jestem anarchistą. Jak pan mi teraz mówi jako policjant z 18-letnim stażem, że jakiś facet włamuje się do mnie do domu i ja mam dwójkę chłopców w jednym pokoju, a w drugim żonę do obrony, ja nic nie jestem w stanie zrobić, nie, to nie, mi się ręce załamują. Nie powiedziałem nic, powiedziałem, czego nie wolno. Powiedziałem, co stanowi prawo. Nie wolno użyć broni, nie wolno użyć noża, nie wolno go ogłuszyć tempo krawędziastym przedmiotem, żeby nie było wątpliwości. Możemy go fizycznie zatrzymać i przytrzymać, dokonać aresztu, tak zwanego aresztu obywatelskiego do czasu przyjazdu policji. Ja myślę, że sprawa aż taka nie jest, bo to przecież zależy od wielu okoliczności. No, mówimy, panie adwokacie, mówimy o standardowej sytuacji. Ale wie pan, ja mam w poniedziałek rano do pracy, muszę się stawić na frontę, a nie na komisariat. No, to nie jest taka, że jak się łobuz włamuje do domu, to trzyma w ręku łom. No, wie pan, to jest naprawdę... Wchodzi na pasówkę, nie ma łomu. Życie jest bardzo skomplikowane. My nie roztrzęsiemy wszystkich możliwych sytuacji faktycznych. Nie damy społeczeństwu recepty na to, w jaki sposób mają się bronić. Myślę, że ideą tego naszego wystąpienia, przynajmniej mojego dzisiaj, jest to, żeby zwrócić uwagę, społeczną uwagę, a także uwagę polityków na to, że istnieje pilna konieczność, zmiany przepisów dotyczące obrony koniecznej, istnieje pilna konieczność uchylenia karalności przekroczenia obrony koniecznej. Jest pan prawnikiem, zajmuje się pan tymi sprawami. Niech mi pan poda na przestrzeni ostatnich 10 lat chociaż jeden przykład, w którym osoba, która się broniła własnego domu, nie była ciągana po prokuraturach, sądach i innych jakichś rzeczach.
Bo nie chodzi o to, że ona jest uniewinniona. Po prostu ktoś zajmuje moje życie i każe mi chodzić na prokuratury, do sądów, policję, grozi mi jakimiś odsiatkami, dlatego że się broniłem. Już tłumaczę. W mojej ocenie nie ma takich przypadków. No. Za każdym razem osoba, która się broniła, będzie ciągana do prokuratury. Po to, żeby prokurator sprawdził, uznaniowo, czy nastąpiło przekroczenie obrony koniecznej, czy nie nastąpiło, a jeżeli nastąpiło, to czy istnieje podstawa do umorzenia postępowania. Ale gdyby ktoś w końcu zdecydował się na to, żeby wprowadzić przepis, który uchyla karalność przekroczenia obrony koniecznej, sytuacja byłaby prosta. Prokurator miałby do ustalenia tylko jedno – kto jest napastnikiem, a kto jest ofiarą. I niech to będzie puentą naszego spotkania, dlatego że nieubłaganie zbliża się godzina już 10. W naszym studiu byli pan Dariusz Loranty, ekspert policyjny, negocjator, były policjant, pan Andrzej Turczyn, który był przy telefonie przed chwilą, Jacek Jakubczyk, prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. Dziękuję panom za wizytę. Ja też sobie taką wpinkę rąbu przypiąłem. Super. Czyli wolny kraj dla wolnych ludzi. 10:00.